Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć o... Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć o kilku słów sprawach. To jednak. Dobrze. No, to wobec tego zwrócę się do Pana Przewodniczącego, bo ja też zapominam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak Polską rządzić, co należy uczynić, ale zanim rozpocznę, to jeszcze jedno zdanie. Otóż Pan Profesor był łaskaw powiedzieć kilka słów o ocaleniu Prawa i Sprawiedliwości. Przypisał tą zasługę mnie. No tutaj jest Joachim Brudziński, w związku z tym byłbym człowiekiem niesprawiedliwym, nierzetelnym, gdybym nie powiedział, że on wniósł do tego właśnie, do tego ocalenia atakowanej ze wszystkich stron partii bardzo, bardzo wiele. Także korzystam z okazji do tego. A teraz adrem. Szanowni Państwo, w Polsce potrzebna jest nowa władza. Dlaczego? Mówiąc najkrócej, bo nie będę tutaj próbował dawać diagnozy sytuacji w Polsce, to zajęło bardzo dużo czasu, ale mówiąc najkrócej, dlatego, że mamy dzisiaj bardzo złą sytuację, rozkład państwa, który wpływa wyjątkowo wręcz negatywnie na stan życia społecznego, także na stan gospodarki. Polska wspólnota narodowa istnieje, ale jest w sytuacji trudnej. W pewnych miejscach się odradza, ale z jednej strony jest bardzo podzielona, z drugiej strony te elementarne wymogi istnienia wspólnoty, a więc sprawiedliwość dystrybucyjna, a także równość wobec prawa są dzisiaj w gruncie rzeczy tylko postulatami. I do tego nasze życie i publiczne, i społeczne, i gospodarcze jest zatrute istnieniem wielkiego systemu klientystycznego, bardzo rozpowszechnionej patologii. Bardzo mocno działa, to zresztą zjawisko funkcjonujące już od bardzo, bardzo wielu lat, taki sposób działania, modus operandi, organizowanie się wokół przejmowania, nieekwiwalentnego przejmowania dóbr. To są dobra publiczne, a nierzadko także prywatne. Obecna władza jest to współwikłana i nie jest w stanie wyjść poza horyzont polityki transakcyjnej, czyli takiej, która nie kieruje się z jakimś określonym celem, jakimś programem, tylko po prostu jest zawieraniem swego rodzaju umów, transakcji z poszczególnymi grupami nacisku. Do tego dochodzi bieżące reagowanie na różnego rodzaju kryzysy. Jest organicznie niezdolna do tego, by dokonać zmiany. Zmiany musi dokonać ktoś inny. I jedyną siłą, która jest w stanie dzisiaj tych zmian w Polsce dokonać, jest Prawo i Sprawiedliwość. A więc pierwszy warunek to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i to zwycięstwo pełne, dające możliwość skonstruowania jednopartyjnego rządu. Powtarzam, to jest ten warunek pierwszy. Ale staje pytanie kolejne, bardzo ważne. Jaki ten rząd ma być? Ja chciałem od razu powiedzieć, że przez rząd rozumiem nie tylko gabinet Rady Ministrów, ale także wiceministrów, szefów urzędów centralnych, wojewodów, wicewojewodów. A więc stosunkowo dużą, stu kilkudziesięcioosobową, być może nawet 200-osobową grupę. Otóż to musi być grupa ludzi kompetentnych, ale chcę mocno podkreślić, że w sferze rządzenia państwem kompetencje typu medialnego, umiejętność rozmowy ze społeczeństwem, oddziaływania, takiego bezpośredniego oddziaływania na społeczeństwo, to też jest kompetencja. Musi to być grupa ludzi uczciwych,
Musi to być grupa ludzi, to jest coś zbliżonego do uczciwości, ale nie zupełnie to samo, kierujących się w swojej działalności motywami zasadniczymi, a nie interesownymi. Te motywy zasadnicze muszą być skierowane na pewien wspólny cel. I wreszcie to musi być grupa ludzi wolnych od pewnego sposobu myślenia, dzisiaj bardzo w Polsce rozpowszechnionego. Nazwałbym go imposybilnym determinizmem, takim przeświadczeniem, że ze względu na funkcjonowanie różnych uwarunkowań, różnych praw społecznych, ekonomicznych, albo w pierwszej wersji nic nie da się zrobić, a w drugiej wersji nie ma sensu nic robić, bo i tak mechanizmy rynkowe, automatyzmy społeczne to załatwią. Otóż to jest wyjątkowo wręcz niedobry sposób myślenia, bo choć nie przeczę, że te mechanizmy i automatyzmy często działają, to bardzo często wymagają także wsparcia ze strony władzy, a bardzo często także nie działają w ogóle. Krótko mówiąc, ten rząd musi być taką grupą, która działa ku pewnemu celowi. Wobec tego należy zapytać, jaki cel mamy, jaki to jest cel. Otóż, mówiąc oczywiście w wielkim skrócie, to jest cel, który sprowadza się do, po pierwsze, podtrzymania, trwania naszej wspólnoty narodowej, jej oczywiście w ramach pluralizmu, integralności kulturalnej. I to jest cel sprowadzający się do tego, by ta wspólnota mogła się rozwijać, by w historycznie nieodległym czasie uzyskać status równy ze starą Unią Europejską. Równy, jeżeli chodzi o dochód na głowę, równy, jeżeli chodzi o jakość usług społecznych i co najtrudniejsze do uzyskania, najpewniej najbardziej długotrwałe, równy, jeżeli chodzi o zasobność, czyli zgromadzony majątek. Przy czym ta równość ma być zarówno w wymiarze wspólnoty, jak i w wymiarze jednostkowym. To znaczy przeciętny Polak powinien znaleźć się w sytuacji, która nie jest gorsza od sytuacji przeciętnego Niemca. Oczywiście można tutaj zadać pytanie, czy ten cel nie jest wewnętrznie sprzeczny. Czy to, co mówiłem o sprawach sprawiedliwości, równości, tego wszystkiego, co tworzy wspólnotę, nie jest sprzeczne z tym celem szybkiego rozwoju, bo w gruncie rzeczy właśnie o szybki rozwój tutaj chodzi. Otóż w moim przeświadczeniu nie jest sprzeczne i to zarówno w pierwszym etapie, który musi polegać na tym, żebyśmy wyszli z pułapki średniego rozwoju, jak i w tym etapie dalszym, kiedy mamy osiągać już ten cel ostateczny. Wręcz przeciwnie, różnego rodzaju posunięcia, które są potrzebne, nawzajem się wspierają w wielu wypadkach. Tworzą często bardzo prostą synergię, no na przykład pewne posunięcia społeczne zwiększają popyt i to już jest czynnik rozwoju gospodarczego. Niekiedy ta synergia jest bardziej skomplikowana, ale generalnie rzecz biorąc ta synergia występuje. Jeśli ten cel znamy, to musimy sobie zadać pytanie, co wtedy trzeba czynić i co trzeba sobie uświadomić, co trzeba wiedzieć. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim, i to po pierwsze, trzeba wiedzieć, że proces rządzenia krajem jest procesem uwikłanym w różnego rodzaju sprzeczności. Wiem, że to słowo jest dzisiaj ogromnie niepopularne i ucieka się od niego, ale to jest proces polityczny. I to zarówno w dyktaturach, jak i w demokracjach. Przy czym w demokracji znaczna część tego procesu, bo nie całość, jest możliwa do obserwowania, jest społecznie widoczna. W dyktaturze mamy do czynienia z sytuacją inną, wszystko jest w zasadzie ukryte. Chodzi o to, że w trakcie procesu rządzenia musi dochodzić do różnego rodzaju sporów i starć. One w demokracji są ujęte w pewien system. W pewien system, który, powtarzam, w zasadzie powinien działać jawnie, chociaż w Polsce z tą jawnością jest bardzo, bardzo dużo kłopotów. Jeżeli to sobie uświadomimy, to musimy sobie uświadomić kolejną przesłankę
dobrego działania. Otóż niezwykle ważne, i mówię tu teraz nie w kategoriach ogólnych, tylko w kategoriach odnoszących się do tej sytuacji, która jest dzisiaj w Polsce, jest spełnienie obietnic. Tych najbardziej znanych, powszechnie znanych obietnic, jak na przykład obniżenie wieku emerytalnego, czy dodatki na dzieci, czy obniżenie, podwyższenie sumy wolnej od opodatkowania. Dlaczego? Oczywiście te posunięcia mają swój walor sprawiedliwościowy, społeczny i choćby z tego powodu są bardzo ważne. Ale w tym kontekście, o którym mówię, chodzi przede wszystkim o uzyskanie wiarygodności. Ta wiarygodność jest niesłychanie ważna po to, żeby prawa obywatelskie, system demokratyczny mógł pracować dla tych zmian. By można było wykorzystywać różnego rodzaju instytucje szeroko rozumianej demokracji bezpośredniej, konsultacje społeczne, referenda, bo ja nie uważam, żeby jedno nieudane, skompromitowane referendum kompromitowało całą instytucję. Oczywiście także zinstytucjonalizowany dialog społeczny, tutaj zwracam się do pana przewodniczącego, bo tu chodzi głównie o związki zawodowe, ale także to wszystko, to co nazywamy obecnością w terenie, czy wreszcie w pewnych okolicznościach także odwoływanie się do poparcia społecznego wprost. Marsze, wiece, to wszystko, co wskazuje, że społeczeństwo różnego rodzaju posunięcia rządu popiera. To jest do uzyskania, ale powtarzam, musi być spełniony ten warunek wstępny. Tym warunkiem wstępnym jest wiarygodność. Władza coś obiecała i to zrobiła. Jeżeli ta wiarygodność nie zostanie uzyskana, to ten wielki potencjał, bo to jest potencjał, to jest zasób, który tkwi w polskiej demokracji, w polskim pragnieniu wolności, może nie być wykorzystany. Ale użyłem tutaj określenia zasób. Otóż umiejętność identyfikacji i umiejętność wykorzystania zasobów jest tutaj sprawą zupełnie podstawową. Władza musi umieć je zidentyfikować i musi mieć sposoby na to, żeby je wykorzystać. Jakie zasoby mamy dzisiaj w Polsce, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia tego celu, o którym mówiłem? Sądzę, że można je, chociaż to jest podział bardzo z grubsza i podział nierozdzielny, podzielić na dwa rodzaje. Te bezpośrednie, które mogą działać w stosunkowo krótkim czasie, oczywiście to jest czas liczony w latach, a nie w miesiącach, no i te, które będą działały na dłuższą metę, chociaż nie w każdym wypadku, czasem też będą oddziaływały szybciej. Powtarzam, podział jest w dużej mierze nierozdzielny i arbitralny. Pierwszy z tych zasobów, szanowni państwo, to jest przedsiębiorczość. To jest przedsiębiorczość zarówno tych, którzy już dzisiaj są przedsiębiorcami, jak i tych, którzy są kandydatami na przedsiębiorców, którzy już wiedzą, że chcą być przedsiębiorcami, i wreszcie tych, którzy mogliby być przedsiębiorcami, ale w tej chwili jeszcze sobie tego nie uświadamiają. Ja tutaj na chwilę cofnę się do nieodległej historii. Otóż, szanowni państwo, ten wielki ruch, ta budowa polskiego systemu rynkowego, albo jak to się kiedyś mówiło, polskiego kapitalizmu, zaczęła się w latach 80. Później, po reformach Wilczka, nastąpił wybuch. To dało 6 milionów nowych miejsc pracy w Polsce. Można powiedzieć, była taka wielka fala. My byśmy chcieli, żeby w Polsce powstała druga taka wielka fala polskiego kapitalizmu. Będę używał tego słowa, chociaż często się go dzisiaj nie używa. Otóż ta fala może mieć pewną bardzo poważną zaletę, przewagę nad tą pierwszą. Ta pierwsza składała się w ogromnej części z ludzi niewykształconych. Te przeciętne wykształcenia tych nowych przedsiębiorców były naprawdę bardzo niskie.
Bywało, że nawet nie było wykształcenia podstawowego. Przeciętna była, jeżeli się nie mylę, poniżej wykształcenia zawodowego. To dawało tym ludziom bardzo często taką odwagę, nieznajomość przeszkód i niebezpieczeństw, no ale później, kiedy państwo zaczęło się organizować, zaczęło ściągać podatki, to był to jeden z elementów zatrzymania tej, można powiedzieć, wielkiej ofensywy. Dziś mamy młodsze pokolenia, które są nieporównanie lepiej wykształcone i należałoby się do nich odwołać. Tylko że są, mówiąc oczywiście w wielkim skrócie, następujące przeszkody. Luka kredytowa, to znaczy oni nie mają własnych pieniędzy ani zdolności kredytowych. Ogromne przeszkody, można powiedzieć, mitręga administracyjna i wreszcie wielka sfera patologii, bywa nawet, że przestępczej, różnego rodzaju realne kartele, monopole od gminy aż po skalę ogólnopolską, które uniemożliwiają, blokują różnego rodzaju nowe inicjatywy, blokują wejścia na rynek. No i wreszcie mamy do czynienia z nieco innym jeszcze zjawiskiem, to znaczy polski system prawny, a w szczególności polski system podatkowy, stwarza bardzo wysokie ryzyko wejścia na rynek. No, nie uda się i później się okazuje, że człowiek zostaje z wielkimi długami. I temu wszystkiemu trzeba zaradzić. Ja na końcu odpowiem na pytanie, czy my jesteśmy przygotowani do tego, żeby zaradzić. Drugi wielki zasób to są możliwości intelektualne Polaków. To są możliwości środowiska naukowego. I tutaj mówię o dwóch sprawach. Zarówno o tym, że w Polsce nie ma zorganizowanego systemu współpracy między nauką a gospodarką, że co więcej, ciągle jeszcze pokutuje takie przeświadczenie wprost zgłoszone na początku lat 90., że właściwie w Polsce, jeżeli chodzi o innowacje, niczego nie warto robić, że wszystko można sprowadzić z zewnątrz. To musi być zdecydowanie odrzucone. Ale proszę pamiętać, że uwolnienie nauki z tych, pozwolę sobie użyć takiego określenia, więzów, które narzuciła reforma pani Kudryckiej, pani minister Kudryckiej, też by było czynnikiem, który może w sposób bardziej pośredni, ale wpływałby na dynamizację polskiego rozwoju. Tu trzeba sobie też uświadomić znaczenie małych, ale w szczególności średnich przedsiębiorstw. Tymi ośrodkami, które mogą być nośnikiem innowacji, a chodzi o to, żeby polska gospodarka przeszła na ten wyższy poziom, właśnie poziom innowacyjny, są w znacznej mierze średnie przedsiębiorstwa. Teraz, proszę Państwa, kolejny niesłychanie ważny zasób. Bo żeby Polska mogła się szybciej rozwijać, to musimy mieć wyższy poziom inwestycji. Dzisiaj udział inwestycji w polskim PKB jest około 20%. To się waha, czasem bywa nawet mniejszy, czasem troszkę większy. Ale to jest niewiele. Polska powinna mieć ten poziom znacznie podwyższony. No i wobec tego jest pytanie o kapitał. Otóż w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w którym nie jest wykorzystany kapitał, który można określić jako uśpiony, a także ten, który można określić jako półuśpiony. Jaki to jest kapitał? To jest, proszę Państwa, po pierwsze kapitał, którym są środki europejskie, bo one są tak niegospodarnie wykorzystywane, że można tutaj mówić o półuśpieniu tego kapitału. I wreszcie to jest kapitał polskich banków, polskich przedsiębiorstw. Można tutaj odwołać, jeżeli chodzi o banki, do tak zwanego systemu LTRO, czyli długoterminowej akcji refundacyjnej. To skrót jest angielski, ja mówię w polskim porządku słów. To jest akcja, która jest prowadzona w wielu krajach europejskich i powinna uruchomić naprawdę bardzo duże możliwości. To jest, proszę Państwa, to wszystko, co można przy współpracy Banku Narodowego uruchomić w BGK, Banku Gospodarki Krajowej, w przedsiębiorstwie Inwestycje Polskie, bo tak mamy to przedsiębiorstwo nazwać, to już istniejące i zupełnie się nie sprawdzające przedsiębiorstwo. To są środki wielkich firm państwowych, które mogą służyć inwestycjom, jeżeli to zostanie odpowiednio
zorganizowane i wreszcie to jest około 200 miliardów złotych, które są w tej chwili na koncie przedsiębiorstw prywatnych i które nie są wykorzystywane, bo po prostu ryzyko inwestycji jest zbyt duże. To ryzyko inwestycji musi być obniżone, w tym szczególnie musi być obniżone ryzyko inwestycji innowacyjnych. I to jest, proszę Państwa, w wielkim skrócie ta sprawa kapitału. Oczywiście można by tutaj jeszcze bardzo rozbudować. Czwarta ta rezerwa, czwarty zasób. No to jest bezpośrednia aktywność państwa w gospodarce. To jest przede wszystkim właściwy nadzór właścicielski, stworzenie przedsiębiorstw strategicznych, no może nie tyle stworzenie, co nadanie statusu pewnym przedsiębiorstwom, przedsiębiorstw narodowych, strategicznych. To są takie inicjatywy jak odbudowa gospodarki morskiej, gdzie państwo już musi się bezpośrednio zaangażować. To jest sprawa przemysłu obronnego, gdzie też rola państwa jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście ona jest duża także w inwestycjach infrastrukturalnych, czyli tych środków europejskich. Tutaj te sprawy się ze sobą jakoś łączą. I wreszcie, proszę Państwa, kolejne zasoby mają nieco inny charakter. To są zasoby, które można określić jako popytowe. To znaczy, z jednej strony potrzebna jest, i tutaj też mogę zwrócić się do Pana Przewodniczącego, akcja zmierzająca do podwyżki płac w Polsce. W Polsce płace są zaniżone w stosunku do wysokości PKB. I to chodzi o pakty o podwyższeniu płac, to znaczy o różnego rodzaju elementy dialogu społecznego, które mają temu służyć, ale także o różnego rodzaju decyzje administracyjne. No i proszę pamiętać także, że sam wielki program inwestycyjny, a ten program, o którym mówiłem, to jest właśnie ten program biliona złotych, przy czym on podliczony to jest nawet 1 400 000 000 000. Tylko no, nigdy nie jest tak, żeby się wszystko udało zrobić, wszystko wykorzystać, więc tą liczbę obliczamy. To też oczywiście służy zwiększeniu zatrudnienia i w związku z tym poprzez mechanizmy rynkowe także podwyższeniu płac. No i wreszcie jeszcze jedna akcja, wcale niebagatelna. To jest ekonomizacja polskiej dyplomacji. Dyplomacja ekonomiczna. Dlaczego ja o tym mówię w kontekście popytu? Otóż, proszę Państwa, dlatego, że chodzi o popyt importowy, to znaczy, że z Polski importowano produkty. Po to ta dyplomacja ma funkcjonować. Czyli to też jest zwiększanie popytu, czyli zwiększanie także możliwości rozwojowych. To, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o to uruchomienie rezerw. Oczywiście można by tutaj wymieniać jeszcze inne, ale przejdę do tych bardziej długofalowych. Otóż zmiana postaw społecznych, proszę Państwa, umocnienie tożsamości. Umocnienie tożsamości Polaków, zwiększenie pewności siebie. Koniec z tą sytuacją, że Polacy na przykład w Anglii, ostatnio mogliśmy to zobaczyć w taki bardzo jasny sposób, nie są w stanie walczyć o swoje prawa. Nie wiem, jak jest dzisiaj, może już się to zmieniło, byłoby bardzo dobrze, ale nie tak dawno temu jeszcze mieli najniższe stawki w Londynie ze wszystkich narodowości, łącznie z afrykańskimi. Podnieść pewność siebie Polaków. To wymaga zmiany polityki oświatowej i polityki kulturalnej. Ja o tym jeszcze będę mówił także w innym kontekście, także w tej chwili tyle. Po drugie, obniżenie poziomu sporu w Polsce. Spór jest właściwy demokracji, jawny spór. I tego się nie da uniknąć. Wręcz przeciwnie, to jest także element kontroli, demokratycznej kontroli. Ale w Polsce ten spór się spatologizował. Doprowadził do sytuacji, w której w gruncie rzeczy przynajmniej jedna ze stron tego sporu demokracji nie uznaje, bo jeżeli ktoś mówi, my będziemy anihilować partię, główną partię opozycyjną, to w gruncie rzeczy odrzuca funkcjonowanie mechanizmów dyplomatycznych. Jeżeli ktoś z bardzo wysokiej trybuny kwalifikuje pewną część wyborców, tam używając beretu, jako tych, którzy nie mają prawa wybierać władzy, nie mają prawa wygrać wyborów, no to jest to sformułowanie tej tezy w sposób, co prawda pośredni, ale naprawdę bardzo, bardzo dosadny. I od tego musimy odejść. Koniecznie trzeba odejść od tej sytuacji. Ona utrudnia nam realizację wielkich przedsięwzięć zbiorowych. Czyni je przedmiotem sporu zupełnie niepotrzebnego, bo wiele rzeczy w państwie musi być przedmiotem sporu, ale akurat powinny być też takie sprawy, które
zakresu tego sporu, z pola tego sporu powinny być usunięte. I to jest właśnie taka sprawa. I wreszcie, proszę Państwa, jakość usług społecznych. To bardzo wpływa na samopoczucie ludzi, to bardzo wpływa na ich poczucie związku z państwem i z narodem. A więc służba zdrowia, świadczenie społeczne, ale przede wszystkim, bo tutaj wpisujemy się także w tą sprawę, w ten cel, jakim jest trwanie, czynna polityka rodzinna. Polityka, która ma z jednej strony oznaczać przejęcie przez państwo pewnej części kosztów utrzymania dzieci, bo przecież te dodatki na dzieci to jest nic innego, ale z drugiej strony ma na przykład prowadzić do rozwiązywania bardzo drastycznego w Polsce, chociaż dzisiaj rzadko opisywanego, problemu mieszkaniowego. Stąd ten program mieszkaniowy. Oczywiście można by go zaliczyć i do tej pierwszej kategorii, bo on właśnie będzie miał też szybko oddziaływanie gospodarcze. Będzie prowzrostowy, o ile tylko będziemy w stanie go szybko uruchomić. Szanowni Państwo, to wszystko może być zrealizowane, jestem o tym głęboko przekonany, jeżeli dokonamy kolejnego, trzeciego zabiegu. To znaczy naprawimy polskie państwo. To jest ogromny zasób. Naukowcy, socjologowie, politolodzy nazywają go zasobem instytucjonalnym i on w Polsce rzeczywiście jest do wykorzystania. Mówiłem, nasze państwo jest dzisiaj w bardzo, ale to bardzo niedobrym stanie. Co wtedy trzeba zrobić, by to państwo naprawić? Pierwsza sprawa, która może państwa zaskoczy, ale która jest tak naprawdę bardzo ważna, to jest sprawa odnowy legitymacji tego państwa. Bo polskie państwo jest dzisiaj słabo legitymizowane zarówno we własnym społeczeństwie, we własnym narodzie, jak i jest niestety słabo legitymizowane, jest to bardzo często podważane, chociaż choćby ostatnio te wypowiedzi o obrzydliwych Polakach, na zewnątrz. I my musimy uczynić wszystko, co możliwe, a możliwe jest bardzo wiele, żeby to zmienić. Po pierwsze więc, i tu wracam do tego, o czym już wspomniałem, nowa polityka w sferze oświaty. Powrót do pełnego nauczania historii języka polskiego. I podkreślam to. Afirmatywnego nauczania. To znaczy nie takiego, które pomija kwestie związane z naszymi błędami, z momentami słabości, czasem wielkiej słabości naszego narodu. Bo nie o to tutaj chodzi. Ale chodzi o podkreślanie oryginalności naszej historii, wielkiej roli wolności w naszej historii, pierwszeństwa, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania ustrojowe, właśnie szczególnie te służące równości wobec prawa i wolności. Naprawdę możemy się różnymi elementami, częściami naszej historii pochwalić. I to musi być przekazywane. Powtarzam, to musi być przekaz afirmatywny. To samo zresztą dotyczy języka polskiego. I oczywiście, jeżeli chodzi o język polski, to jest powrót do klasycznego kanonu lektur. I to w całości. Dalej, proszę Państwa, musimy prowadzić także bardzo zdecydowaną politykę historyczną. I jeśli chodzi o tworzenie instytucji, właściwe skonstruowanie Muzeum Historii Polski, właściwe skonstruowanie Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Ziem Zachodnich, w perspektywie także Muzeum Ziem Wschodnich. Oczywiście postulowałbym także zmiany, jeżeli chodzi o Muzeum Solidarności. Krótko mówiąc, stworzenie z tego wszystkiego pewnego mechanizmu, nie tylko wystawienniczego, ale także naukowego i takiego, który oddziałuje wychowawczo, w ten sposób, by stworzyć, można powiedzieć, swego rodzaju front. Front umacniania legitymizacji naszego państwa, czyli umacniania spójności naszej wspólnoty.
jej samoświadomości w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Temu oczywiście powinna także służyć polityka kulturalna. Naprawdę epatowanie społeczeństwa różnego rodzaju aktami, które na Zachodzie można było zobaczyć czy wysłuchać niekiedy 100 i więcej lat temu, bo naprawdę nic nowego w tych wszystkich wulgarnych wyczynach. Ja tu nie będę cytował różnego rodzaju artystów z Zachodu, którzy przed wieloma dziesięcioleciami mówili i robili różne bardzo, ale to bardzo skandaliczne rzeczy. Haniebnie odnosili się do różnych utrwalonych historycznie autorytetów. Tylko naprawdę niczego dobrego, niczego trwałego w ten sposób nie stworzono. Potrzebne są takie programy jak Patriotyzm Jutra, ten, który już był i w jakiejś tam mierze szczątkowej jeszcze ciągle jest. Różne inne tego rodzaju programy. Potrzebne jest postawienie na inny zespół twórców, na inny sposób myślenia o polskiej kulturze. Oczywiście bez ograniczenia wolności, bo prawo do eksperymentu, nawet prawo do ekscesu, to jest czasem coś, co wnosi do kultury coś nowego. I nigdy z góry nie możemy powiedzieć, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Powtarzam, to w żadnym wypadku nie chodzi o jakieś ograniczanie swobód. Ale polityka musi być tutaj bardzo jasna. I wreszcie, proszę Państwa, polityka antydyfamacyjna. Polska jest dzisiaj od bardzo, bardzo wielu lat przedmiotem dyfamacji właśnie, obrażania. Nasza historia jest przedstawiana w sposób zgoła niebywały. Jesteśmy coraz bardziej obciążani za zbrodnie, które przecież w ogromnej mierze właśnie nas, naszego narodu dotyczyły. Zupełnie zapoznany jest fakt, że jako pierwsi z bronią w ręku stawiliśmy opór hitleryzmowi, niemieckiemu hitleryzmowi, czyli po prostu Niemcom. Krótko mówiąc, trzeba z tym walczyć poprzez tworzenie odpowiedniej instytucji, procesy, akcję propagandową, ale przede wszystkim przez wielkie przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, jeden film, a sądzę, że Polskę przy tym już prawie bilionie dolarów PKB na to stać, jeden film hollywoodzki z bardzo znanymi na świecie twarzami, z bardzo znanym na świecie reżyserem, za bardzo dużą sumę, bo to bardzo dużo kosztuje, na przykład o rotmistrzu Pileckim, może więcej zmienić. Niż wiele akcji propagandowych w mniejszej skali. Sprawa polskiej historii i prawdy o polskiej historii, szczególnie o tej historii najnowszej, może stać się przedmiotem publicznej dyskusji. Możemy mieć okazję do przedstawiania naszych racji. Jeden z najbardziej znanych polityków europejskich, nie ma chyba sensu, żebym ukrywał jego nazwisko, pan Juncker. Swego czasu tłumaczył mi, że Polska powinna wybaczyć Niemcom. Nie wiem, dlaczego mi to tłumaczył, ale była to rozmowa przed rozmową z panią Merkel. Otóż powołał się na straszne rzeczy, jakie spotkały Luksemburczyków. W jego rodzinie kilku chłopców powołano do Wehrmachtu. I on nie miał po prostu najmniejszego pojęcia o tym, jak to wyglądało w Polsce. A to jest dzisiaj, jak wszyscy Państwo wiecie, przewodniczący Komisji Europejskiej. Musimy to, proszę Państwa, zmienić. To jest nasze wielkie zadanie i to jest element naprawy polskiego państwa, umocnienia polskiego państwa. Ale oczywiście, proszę Państwa, trzeba także naprawiać aparat państwowy. I w wielkim skrócie powinno to wyglądać tak. Po pierwsze, trzeba uregulować sytuację we władzy wykonawczej. Bo w Polsce relacja prezydent-premier jest niewyjaśniona, ciągle są z tego powodu różne kłopoty, nawet nie zmieniając konstytucji, można to choćby w postaci ustawy uregulować. Kolejna sprawa to uregulowanie spraw w rządzie. Po pierwsze, pozycja premiera silna, ale ciągle do końca niewyjaśniona.
Ciągle nie jest tak, że premier może na odpowiedniej podstawie ustawowej, a tylko tak może działać, wydawać polecenia ministrom, wiążące polecenia ministrom. Cały ten mechanizm kierowania rządem jest ciągle mechanizmem tylko politycznym, a nie prawnym. I stąd, proszę Państwa, tu jest to bardzo potrzebne. No i bardzo potrzebna jest zmiana sposobu kierowania polityką gospodarczą, a to też jest element organizacji rządu. Do tej pory centrum kierowania polityką gospodarczą było Ministerstwo Finansów. Miało to swoje zalety, ale miało też ogromną ilość wad. Jeżeli mamy realizować ogromny program inwestycyjny, to centrum kierowania gospodarką musi być gdzie indziej. To musi być Ministerstwo Rozwoju, ale nie rozwoju regionalnego, tylko Ministerstwo Rozwoju. Takie ministerstwo trzeba stworzyć. Oczywiście będą także jeszcze inne przesunięcia w rządzie. To jest, proszę Państwa, sprawa druga. Trzecia, proces legislacyjny. No, proces legislacyjny jest dzisiaj w najwyższym stopniu nieodporny na naciski lobbystyczne, zakłócany na najróżniejsze sposoby. Często te zakłócenia mają nawet charakter przypadkowy. Coś komuś do głowy przyjdzie, jakaś poprawka przejdzie i mamy do czynienia później z ogromnymi kłopotami. No i trzeba oczywiście wyjaśnić i uregulować to wszystko, co jest związane z tym ogromnym napływem legislacji z Unii Europejskiej. To jest dzisiaj wszystko uregulowane źle. Nie kontrolujemy nad tym. Nie kontrolujemy tego, przepraszam. Nie panujemy nad tym. Nie ma mechanizmu sprawdzania, czy to jest zgodne z polską konstytucją. A konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym obowiązującym w Polsce i nawet proeuropejski, bardzo proeuropejski Trybunał Konstytucyjny to wyraźnie stwierdził. I to, proszę Państwa, musi być uregulowane. Dalsza sprawa, niesłychanej wagi. To jest reforma sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości. To jest sprawa, o której już wspominałem, mówiąc o wspólnocie. Równość wobec prawa jest w Polsce tylko postulatem. Postulatem zawartym także w przepisach prawa, ale tak realnie nieobowiązującym. Jeśli mamy go zrealizować, jeżeli mamy walczyć z patologią, naprawdę, a nie na niby, to musimy tutaj dokonać zmian. To jest trudne, no bo jest konstytucja bardzo różnie interpretowana, ale ten obecny system musi się skończyć. I to jest, proszę Państwa, kwestia kolejna. Dalej, służba cywilna. Obecne rozwiązania, można powiedzieć przywrócone rozwiązania, bo myśmy kiedyś to zmienili, są po prostu nieporęczne. Przy czym chodzi tutaj nie o poręczność dla polityków, tylko o poręczność dla prowadzenia dobrej polityki. To nie może być tak, że powstała nowa korporacja, która swoim przeświadczeniem o wyższości, tudzież różnego rodzaju uwikłaniami uniemożliwia prowadzenia polityki zmian. Albo po prostu w ogóle blokuje jakąkolwiek politykę. To, co się sprawdziło w krajach, gdzie demokracja jest dużo bardziej ugruntowana i gdzie bardziej ugruntowane są procesy praworządnościowe, w Polsce się po prostu nie sprawdziło. I my chcemy wrócić tutaj do tych naszych rozwiązań. Czyli wysokie wymogi merytoryczne pozwalają zaliczyć spełnienie dokładnie wysokich wymogów merytorycznych, pozwalają zaliczyć urzędnika do służby cywilnej. Dalej, proszę Państwa, służby mundurowe. Myśmy zaczęli proces ich modernizacji. On został de facto przerwany. Musi być przywrócony. Służby specjalne. No, to dzisiaj jest sfera przez nikogo niekontrolowana. Ta kontrola, kontrola polityczna, kontrola demokratyczna musi być przywrócona. To nie ma żadnej wątpliwości. Dalej samorządy. No takie minimum to jest wprowadzenie kadencyjności. Wprowadzenie kadencyjności, bo naprawdę bez tego różnego rodzaju patologie, ja w żadnym razie nie chcę tu urazić bardzo licznych, dobrych czy bardzo dobrych samorządowców, ale różnego rodzaju patologie nie mogą być zlikwidowane.
potrzebne są pewne korekty, podkreślam słowo korekty, jeżeli chodzi o podział terytorialny kraju. W szczególności chodzi mi tutaj o dwie sprawy. No, jedna jest oczywista. Wyłączenie Mazowsza, odłączenie go od Warszawy, bo powstaje sytuacja następująca. Warszawa ma bardzo wysoki dochód na głowę, a reszta Mazowsza niski. I w związku z tym ta reszta Mazowsza nie może korzystać z różnego rodzaju pomocy, bo region ma najwyższy w Polsce dochód na głowę i od kolejnej perspektywy budżetowej w ogóle już nie będzie miał prawa do żadnej pomocy, bo przekroczy już 90% PKB Unii Europejskiej. No, druga sprawa, która jest bardziej sporna, ale podnoszę ją tutaj, jutro pewnie będę mówił o niej w Koszalinie, to jest sprawa środkowego Pomorza. Tam dwa centra są tak daleko, że mechanizmy peryferyzacji działają wyjątkowo silnie na bardzo specyficznym terenie. Proszę pamiętać, że to były tereny w wielkiej mierze zajęte przez PGR-y. I tutaj należy przynajmniej to bardzo poważnie wziąć pod uwagę. Wreszcie jest konieczność odbudowy, bo została bardzo, ale to bardzo skomprymowana, i ekonomizacji polskiej dyplomacji, i jest konieczność stworzenia szkolnictwa wyższego, ale nie w postaci tylko jednej szkoły administracyjnej, tylko poważnego uniwersytetu, który by przygotowywał kadry. Kadry, które miałyby odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, ale także odpowiednie kwalifikacje o charakterze moralno-patriotycznym. I to są, proszę Państwa, bodajże wymieniłem ich 11, te podstawowe posunięcia, które są potrzebne. Teraz Państwo mogą zadać pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane? Czy Prawo i Sprawiedliwość we wszystkich tych punktach ma przygotowane działania, w wielu sprawach także projekty ustaw? Otóż ma, proszę Państwa, ma. Czy jesteśmy przygotowani do tego, żeby stworzyć taki rząd? Oczywiście zawsze będą popełniane jakieś błędy, ale generalnie rzecz biorąc jesteśmy przygotowani. Możemy, proszę Państwa, zmienić Polskę. Musimy tylko wygrać wybory. Dziękuję.